Ej, siemanko! Siema! Witamy was w 17 odcinku dawnej Lubelszczyzny. Dokładnie, dzisiaj jesteśmy na terenie przedsiębiorstwa rybnego, tak? Dobrze pamiętam? Coś w tym stylu, dobrze na pewno pamiętam. Z rybami. Tak, śledzie, filety, jakieś takie inne sprawy. Jesteśmy na terenie naprawdę dużego gospodarstwa. A dzisiaj z nami jest... wyjątkowy gość, który zawsze, nieraz już gościł tak. Na naszym kanale. Zapraszamy! O! Idzie pan majster, o! Jak zwykle przemoc z nami. Jak gdzieś może, to jedzie. Pojedzie, to pomoże. Czołem brejdacy! Czołem! Siema. Czołem widzowie! Witam was bardzo serdecznie i dziękuję za to, że znowu u was gościnnie występuję. To są brejdaki. O, sami to siedzi. O, to siedzi do skitu. Także bez przedłużenia zaczynamy. Zaczynamy. No to wchodzimy do pierwszego budynku. Zobaczymy, co tu będzie. No, nie jest to zbyt duży budynek, ale może coś będzie ciekawego. Ja liczę na jakieś artefakty, typu jakieś dokumenty, jakieś stare książki. Bo to jest całe gospodarstwo, no w środku pola, no w środku wsi, czyli może trochę rzeczy być. Ja liczę na te jednak dokumenty, bo dzięki temu możemy faktycznie zweryfikować, co to jest. No, jakaś książka. To mi się wydaje, że jakaś... O, to jest? Budynek mieszkalny. Jaki stary ten, tylko... Ciągnik gościnnictwa. Tak, budowa jakiś ciągnik. Pokażę kartkę. Właśnie nie wiem czy... Nie ma. No to jeśli tu jakiś ciągnik, to powiem ci, że to musiał... Po prostu musiał być ten podręcznik do rolnictwa. Aha. No ja miałem w zawodówce. W zawodówce miałem mechanizację rolnictwa, tak się nazywał ten podręcznik. Ale to fajny chłodek. Chyba było w 2005. No. No, to chyba ostatnie życie tu było. O, tam jeszcze jakaś piwniczka. A to takie... O, wieszaki nawet są. O! Ale burdel jest, ale takie miejsce z klimatem, nie? Jakby tu jeszcze prąd był. No chciałbyś, żeby było światło. Ty. Co się stało? A to nie jest plan przypadkiem tamtego budynku? No. Tego białego. O, zobaczcie, Dawid. Bardzo by mogło być możliwe. Informator rybacki. 93 rok. Czyli ta wędzarnia ryb faktycznie może się zgadzać. No. No, to by się zgadzało. Z 91 roku list, wiesz, koperta z urzędu wojewódzkiego. Zakładaj dżinsy. Nie, o tutaj to było jakieś biura, wiesz? No. Ale wąskie drzwi. Ale nie, dla mnie to wygląda jak jakieś typowo mieszkaniowe takie w ogóle. Tak. O, 2005 rok. No i tu jedna osoba mieszkała. Zostaw lajka oraz subskrypcję. No niestety tutaj nie da wepchnąć. Nie dość, że jeszcze Damian tu stoi. I w ogóle nie da się wejść. Ej, popatrzcie, coś wam pokażę. To jest takie typowo dla kaloryfery. Kaloryferów. Tak, tak. Kaloryferów. Tych, co dają ciepło. To była kuchnia. To była kuchnia, ewidentnie. Dobra, czekaj, to się nie ma co pchać. Żebym ja nie miał 4K. Bo mi pamięć, że... No nie stacja. Dopiero ogarnąłem. No to była wanna. Jeszcze nawet szczotki są. Kurde, na 4K mam, no ludzie. Starczy tylko na godzinę. To nie. Dobra, ja coś ponagrywałem. Aha. 92. Czy nie jest przypadkiem ten budynek, co jest przed nami? Tylko, że bez dobudowy tej? Obstawiam, że tak. Rentgen. No wiem, myślałem, że coś będzie widać. Pokaż. Kręgosłup. Nie, weź jeszcze. Kręgosłup, widzę. Weź na świeć. Czy nie kręgosłup, tylko bardziej jakby żebra. Nie. Bo no też jakby, no. Dobra, chodźmy, bo szkoda czas, tu już nawet nie chodzi. Wbijamy tam? Jedna osoba może wbić. Nie da zobaczyć.
O, jakieś ciuchy robocze jeszcze, czy coś, nie wiem. Chcesz przemu ubieraj. I dżinsy. Sam się ubierz. Sam się ubierz. Albo dobra, Dawid, daj sobie spokój, ja tu sam wejdę. Zobaczcie, to jakieś na... A, korki. Ale maseczka, czyli ktoś tu był. Po 2020. Twój biznes. Ciekawe, 97, o, Lublinki jeszcze. A, coś takie typowe śmieci. Czego przemówię? Na dół. Tylko wiesz co ci powiem? Jak możesz wychodzić, to wiesz, ta się druga klapa otwiera. O. Tu wiesz, możesz spokojnie sobie otworzyć. Otwiera się tylko. Jak było? No nawet to tak oto... Które ciekawe rzeczy były, ale tak to śmietnik przeważnie. No to coś... A, jakaś ten słoik. Co? Górę? A, faktycznie. Dobry, wchodzimy. Ale widzimy, to jest dużo gratów, nie? Przygody gwiazdaczek w kosmosie. Program do pitów. Dobra, kolejne piętro. Fajnie to wygląda, nigdy nie byś chyba w takim miejscu. No nie. Drewniany. Przemek się tam tłucze. Myślałem, że ktoś się drży. Co to, jakieś lalki? Ja to chyba wiem, co tu było, wiesz? Co? Bo jest dużo, tam też było dużo takich. Smerfów świat. Dawid. Co? To jest największa rzecz, jaką znaleźliśmy. Co ty gadasz? Paszport Polsatu. O kurry! Największy mem się stał prawdą. Widzicie? Teraz już nas wszędzie wpuszczą. O, Eurobiznes. Co ty gadasz? O Beskitu. Kolejny poszło. Eurobiznes. Jeszcze taki w domu. No, ja też. Dobra. A, tu już nic nie ma. Dobra, chodźmy, idziemy do następnego, bo... Bo już to tyle chyba, to nie? Przyjdzie. Z tego tak, nie ma sensu. To teraz, który budynek wybieracie? Może po prostu tutaj, po kolei? Tak, chodźcie, no. O! Co? Ty, ale tu fajne można foto zrobić. O kur... Patrz, Przemu. Fajnie. Jeżeli tej teraz części bym zamiany. No, pewnie tak. Jakieś węże, o, typowe. Co to? Jakieś... Dziwne. No, tu były szklarnie. A pytanie, do czego to służyło? Czy to były... Może tutaj właśnie te ryby jakieś. Właśnie to jest do wędzenia to. Patrz, tu jest ta część wędzarniana. Bo tu nawet się zachowały te drążki. Bo tu ryby wieszali. No wieszali ryby w tym miejscu. O. Tu na dole się paliło, tliło. Tylko, że tu na pewno głębiej jeszcze, bo tu trochę się zasypało. I po prostu, wiesz, cały ten... Na czym polega proces wędzenia? Że po prostu na dole się pali. I cały ten dym idzie do góry i on wtedy właśnie wędzi ryby, mięso. No i jak widać, otędy to właśnie tymi wentylatorami wszystkie ten cały dym wychodzi. O, tu jest komin, tam jest komin, tam jest komin, no i tu wentylator. No, także tak. Oj, coś czuję, że nam się tu chyba najdłużej zajdzie. Czyli to jedno krzesełko tak na środku. To jakiś garaż był. Wyobraź sobie, że każdy teraz też z kartem, szurak, jest tu pył wymył. No.
Dobra, idziemy, zmieniamy. Chodźcie, to później przyjdziemy, zdjęcia porobimy. A, co to się... Tutaj też nie ma co. Tak, nie będziemy tracić czasu. Idźmy po prostu dalej tam. Nie wiem, to co, wchodzimy tutaj? A, to taka piwniczka. To się na tym nie opłaca wchodzić, bo to malutka jest. O kurde. To jest taka stara chałupka. A, faktycznie, no. Dużo to leży jakieś tam. To wychowało. O. Stare truskawki, no. O, truskaweczki. A propos przetworów, dzień przed nagrywkami otworzyłem słoik, gdzie jeszcze mojej świętej pamięci babcia robiła ogórki kiszone. Tak? Kurde, jak obrzwa, chyba wykrzewiło miało. A to ja mogę powiedzieć, że ja posiadam takie ogórki, co mają ponad, no myślę, że już 25 lat. Ale pewnie się, ale nie masz jej, żeby zjeść. Nadają się. No, tak? Dawid, tak. Dawid. O kurde, stare typowe. Tu się chyba czas zatrzymał 20 lat temu, ponad. Widzimy stare ubrania. No, stare szafki jeszcze na kluczyk. Gdzie jesteś? A tu jesteś. Tu piecyk. No, to racja. No, ale tu na podłogę to trzeba będzie jak w szkole uważać. 2002. To jest. A widzieliście jakiś krzyż powieszony na środku? Gdzie? A, to jest krzyż? A tu krzyż. O. Pisanki jakieś stare. Dobra, chodźcie, idziemy do kolejnych budynków. Tu masz jakieś stare. A, to syf jest. O, kanał samochodowy. Co? To sobie chyba niektórzy naprawiają, no, czasami. Też, o, opakowanie PO robi biznes. A, bo to taki, no, to jakiś warsztat samochodowy był. Ty, a to nie jest od malucha jakiś fotel? To jakieś takie warsztatowe rzeczy. Niby to było przedsiębiorstwo rybne, ale... Ciekawe, strasznie. To kolejny telewizor. No. Dobra. Rób. A to świnie będą. No, to kiedyś były świnki pewnie. No. Lub coś innego. No, może do tej sopy się. O, ale wielka to. O, wrak! Zobaczcie, dawno tego nie było, bo ostatni raz wrak mieliśmy w... Gdzie to było? Jakaś hala była. No. O. Mazda. Mazda. Ciekawe. Siadaj, bo ty kierowca w końcu. O kurwa. Panie, jaki to przebieg jest. To tak stoi, nie? Na całej wierz. A tam coś daleko to się nie pali, czy już mam jakieś zwidy? Gdzie? No zobacz. Bo tam widzisz? Chmura jest tak, taka ten, jakby dym daleko? No coś widać, no. Bez kitu pali się coś. Ale taki nie jest jakiś ciemny ten dym, jakby się coś w serio jarało. Tak daleko, daleko, że już wiesz, już tak wisi, nie? O, to już ten... O, stare trzy cytryny. No. Nie ma co to wbijać chyba, co nie? No, tylko tak patrzyłem. Tu chyba jakieś świnki były, nie? Tutaj? No bo znowu tam. Ja tam się nie znam. A, w sumie tak. Bo tutaj... Tutaj karmili do tego pewnie, czy tam woda. Co?
Wiem, widziałem. Dobra, bym tu nie wchodził. A ty tam nie wchodź, bo to jakieś dziury z tym się. Można tędy przejść. No. Co tu jest? O, to jest to, co byłem. Czekaj, to chodź tędy. O, zobaczymy. Co? A, bo to jakiś wór jest, co ty? Co ty? No, wory. Ty, ale to tak śmierć, taki zapach jest. No. Jakiś dziwny zapach. Wiesz co, chodźmy stąd, bo tu nie wiadomo co to jest. A może to jest ten? Szapszenka z... Widzicie, jakieś worki. Jak się wchodzi do środka, to jest taki słodki taki zapach, jakby taki mięt, coś takiego, ale tu nie wiemy co to jest i nawet tu nie będę wdychać za bardzo. O, widzicie. To są big bugi, o którym wam mówiłem. No big bugi, no ale co to jest jakby? Wytłumacz. To jest kompost czy co? Nie, kompost ten wiesz, przerobiony. Tak to wali takim. Takim zielem, nie wiem, takim. Takim miętowskim. Mięta, ziel taki. Na pierwszy rzut oka myślę, że to jest. To niby jakieś. No jakie. Tak jakbym jakieś igliwie widział. A nie. Sanocki coś jest napisane? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tu tak bardziej widzę, w tym jednym big bugu. Że to po prostu to co zgrabili po prostu. No. I w tej big bugie, ale po co ktoś miał tu zgrabiać i tutaj wrzucić? I teraz został nam ostatni punkt wycieczki na tym gospodarstwie urbexowej. Czyli ten duży budynek, dom chyba. Ale to znowu. No widzimy, że z zewnątrz to jest w takim surowym stanie trochę, więc nie wiemy czego się spodziewać, ale może coś w środku będzie ciekawego, jak chodziło, jak widzimy jaka to jest no, rudera ta, a w środku było wiele ciekawych rzeczy, więc, no. Więc idziemy z nadzieją, że będzie podobnie albo to samo. Będziesz chwilowo nagrywał z dwiema kamerami. Boję się, że tu piepyki. Dajesz. Udało mi się. Byliście w tym, z tej strony, w przez wejście, wychodziliście, wchodziliście, nie? O Jezus. Chyba nie. Nie wchodziliście. Tam no i co? Ten oszklony jest. Tam jest jeden zachowany, jeden z pierwszych zniczy szklanych, które były robione bez pokrywek. Tak? No. U mnie zobaczysz. Dobra. A, no to jest ewidentnie. Budynek w surowym stanie. Tylko ciekawe, nie, no raczej to gospodarstwo domowe to nie miało być. Ale o, widzimy jeszcze stare klamki. O! Jakieś gałęzie. I tutaj mamy mnóstwo gałęzi. To jakiś budynek po prostu. Ale zobaczcie, jest klatka schodowa duża nawet. No czy jakieś kolejne? Ale to eleganckie buty. Elegancko tak. Czyli do butów. O kurry idę. Na co komu tyle butów? Wytyfy. I to jeszcze na jakby takim obcasie. No. Po co? Nawet jeszcze nie rozpakowałem. Co to? No a buty no. Jakieś takie typowe jak na targu. Telewizor, jakieś graty. Obraz, no ciekawe co tu miało być w tym budynku. Raczej niemieszkalne. Pójdźmy do środka falówki. Czemu? No bo ja tam gdzieś sobie łaziłem. No. O tam na początku gdzieś sobie łaziłem, wy żeście poszli. No. Ja nie wiedziałem gdzie wy jesteście. I co? Można było wieść, zawsze można brać na wszelkie wypady krótkofalówki. A. No, ale kto by się, wiesz, ja się nie spodziewałem, że to takie wielkie. Nie? O, chodźcie tutaj, bo tam to będziemy łazić i łazić, nie? O kurde.
Tylko, że to w surowym stanie, ale zobacz, tam jak były drzwi, to była taka stara klamka, czyli podejrzewam, że to właśnie 80, 90, 2000 początkowe. O, termobiksy. Te wiesz, do przechowywania. Tu jest bardzo dużo muchu. No, takie podziemia to są. Ma jakaś rura. Albo to jakiś kocioł jest w ogóle. Ty. No. Co? O! Jakieś wielkie. No. No i to nawet duże są te podziemia. Tam ktoś sobie jakąś bazę zrobił. I to jakaś baza chyba była, ty. Ty. O kurde, patrzcie to. Jakiś barek tu musiał. A to ktoś sobie zbudował. Zbudował, no. Tutaj to można nagrać jakiś film taki strzelankowy. Ale patrz, to są jeszcze stare perły. Zobacz. Czyli to już wcześniej było. 03. Przed 03 spożyć. Super, 20 lat już stoi. No, gazetka. No patrzcie, jaki stary hipermarket. O, zestaw Nexus plus monitor Hyundai za 2299. Jakieś gry. Widzicie, to były sprzęty, nie to co tyra. Jaki ringa stara, to też wszystko? Co tam? A to jest jeszcze starsza butelka? O, ta starsza? No nie wiem. To trochę wygląda jeszcze inaczej, no. Ale nie ma daty, nie mogę znaleźć nigdzie. Browary włoskie. No, nie widzę właśnie daty. To jest jedyne pomieszczenie, gdzie ma ściany pomalowane. O, jakieś wieszaki. Ewentualnie jest jedna opcja, budowali to ten dom, no nie? I tutaj sobie przy okazji popijali. No tak, ale to jest. Ale to jest najlepiej zrobione w ogóle, wiesz, ogarnięte. No. Jestem ciekaw właśnie, jak ta osoba, co to projektowała, miała na myśli, bo faktycznie to wygląda, jakby to miał być jakiś park. No właśnie, nie wiem, rozpuszczę. O, no to nawet ktoś malował, ale nie dokończył. No rozpuszczalniki są. Dziwne, dziwne. No, dobra, idziemy na górę. Ciekawe, jaka historia jest tak w ogóle, że... Czy ktoś zmarł nagle, nie? I każdy to olewał, czy nie wiem, co to było, bo ktoś to ewidentnie się tym zajmował. A tu jeszcze nie byliśmy, kurwa. O, tu tylko chłodzialnia było. O, chodź tam. Czekaj, zobaczymy. A, tu malutkie, idziemy tam. O, i no i tu już masz wylany beton. Oj, to nie jedno. Chłodne? I tu nawet jest chłodno. Ty bez kitu. O, ale chodź tutaj, bo to jakieś te kuźwy. O, zobaczcie, to była brama, coś jakoś. No. Ja, to w ogóle ile tu chłodnie jest? No. O, ta największa. Żonaś poszła. Bo ale to nawet czuć, no. No to tutaj mogli po prostu zamrażać te... No ta, no zobaczcie, jakie to są grube. Ty, ale to ogólnie zimno. No. Ciekawe, gdzie Przemo jest. Czekaj, musimy jakoś na górę dojść. Przemo! Przemek! Co jest? O, na górze jesteś. Mówiłem, żeby wziąć skórko parówki na następny ten. A, tam jest. Gdzie? Ty, a nie. Sobie na dół lepiej. No, no do piwnicy, bo tam są te lodówki te wielkie, chłodnie. Dobra. Okej. Okay. O, tu.
szklanego. A. Buchnę co? No buchno szklane będzie o ciepła budynku. A. A, no. O, tu. To takie pustostany już. To nie surowe. A jaki tu przewiew fajny jest. No przewiew jest fajny. No. O, może jakoś będą przewiedzieć. No, bo tu już mam z góry, nie? Więc przechodzimy do małego podsumowania naszego urbexu dzisiejszego. No, generalnie to ja się nie spodziewałem. No, wiedziałem, że to będzie jedne z większych trochę miejsc, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż takie duże gospodarstwo i że co najbardziej mnie tu uwiodło w tym miejscu, jakbym był zachwycony, to że było bardzo dużo zachowanych rzeczy, na przykład jak paszport Polsatu, dużo zachowanych dokumentów, nawet takie stare zdjęcia były, jak widzieliśmy na tym filmie, więc nawet jak na takie miejsce, i to jest w środku pola, w środku wsi, no to jest bardzo dobrze zachowane dzięki temu. Teraz mi tak oceniasz. Czekaj, muszę powiedzieć. Dobra, a może przyjdzie Przemek. A może ty Przemek. Ja nasz barmanie to. Tak, co ja mogę powiedzieć? No, powiem wam wprost. Dziękuję wam za to, żeście mnie w końcu wyciągnęli. Może nie w końcu, no już raz byliśmy na urbexie ostatnim szkole, no, tak. Ale co ja mogę powiedzieć o tej miejscówce? Tak jak mi chłopaki powiedzieli, że to jest tylko wędzarnia. A tu co się okazało, że tu i oba budynki mieszkalne opuszczone, bardzo tajemniczy ten duży budynek niewykończony, ten biały, no i inne budynki gospodarcze. No. Dokładnie. Także no, ciekawe miejsce, warte odwiedzenia, także polecam. No to może jeszcze tak do podsumowania, to z tego co wynika, to ostatni raz ktoś tu przebywał albo cokolwiek było w 2005 roku, raczej już chyba nic nie znaleźliśmy potem. Czyli 20 lat temu około. Tak, już no, 19-20 lat temu. Więc nawet jak na tyle lat, to i tak bardzo zachowało się dużo rzeczy. Bardzo dobrze się zachowało, nie? Ale to może też wynika z tego, że to jest trochę tak... No, na odludziu, nie? Na odludziu. Tak. No, także tak, no. Tak to było, nie? Tak to było, tak to leciało. Dobra, no to co? No to my właśnie z takim podsumowaniem. z takim moim podsumowaniem, no sorki. No. Nie wiem co powiedzieć. To. Sami za nie mówiłeś. Za nie mówiłem tym miejscem. Nam się dzisiaj trochę śpieszy, bo jeszcze mamy kolejne miejsce właśnie do odwiedzenia w dzisiejszym dniu. Ale to zobaczycie w przyszłości. Tak. Bo jeszcze sami nie wiemy, czy będą odcinki z tych miejsc. Ale nie, no ale no może będą. Tak. To było no, to. I ja jeszcze dodam, u chłopaków, jak już widzicie eksplorację z ich perspektywy. Tak. To zapraszam właśnie do mnie na mój kanał. Dokładnie, wbijajcie na kanał naszego barmana dzisiejszego Przema. No, jestem ciekaw, jak wam się stanie. A właśnie to, czego nigdy nie było, to właśnie barek możecie z tyłu zobaczyć. Tak. Z perłami sprzed 20 lat. No. Dobra, więc co? Więc bez przedłużania lecimy w kolejne miejsca. No, na razie. Cześć!